Przepraszam. Tak. Dzisiaj jestem w teatrze i nie jestem sama, proszę bardzo. Dzień dobry. No chodźcie. Uważasz się za instagramerkę, aktorkę, nie, no, matkę? Nie, no gdzie? No, w którą szufladę mam cię włożyć? Nie wiem, włóż mnie sobie w jaką chcesz szufladę. No nie mogę powiedzieć, że jestem instagramerką, bo... No bo też wykonuję swój zawód i uwielbiam go wykonywać. Jestem też matką. Myślę, że jestem, jakby to powiedzieć, jak można mnie nazwać, słuchaj. Na pewno nie daję o sobie nikomu zapomnieć. O, to na pewno. Bogini. Jak pan słyszy, Joanna Koroniewska. Już się przejmuję tym, że za chwileczkę po prostu pojawi się jakiś taki kilkugodzinny monolog, bo ona nie przestaje mówić właściwie. Wchodząc do teatru kończy jedną rozmowę telefoniczną, zaczyna drugą, a jednocześnie zaczyna rozmawiać ze mną i z kilkoma kolegami obok, jednocześnie robiąc sobie selfie, wrzucając na Instagram i inne portale społecznościowe swoje zdjęcia i komentarze. Całujemy was mocno z teatru, bądźcie dzisiaj z nami. Ona jest jedną z tych nielicznych aktorek, osób znanych, która nie ukrywa, że na tym zarabia, że jest to jej praca i w tej chwili główny dochód. Wulkan energii. Trudno za nią nadążyć. 42-letnia Joanna Koroniewska-Dowbor pochodzi z Torunia. Prawdziwego aktorstwa, jak mówi, nauczył ją teatr. Dziś można ją oglądać w warszawskim Teatrze Komedia. Mamy się na łańcuch, tak? Teraz nosimy dżinsy, tak? Ja myślę, że ja zostałam aktorką głównie dlatego, że miałam na tyle ciężkie życie, że nie chciałam być sobą. Chciałam być kimś innym. I im dłużej jestem tą aktorką, tym bardziej myślę sobie, że to jest tak cudowne, że przy okazji mogę tworzyć swoją rodzinę i mieć ten dom, o którym zawsze marzyłam, pełny dom, pełny miłości, zrozumienia, jakiegoś takiego szacunku do siebie. To nie jest gołosłowne. Ja naprawdę uważam, że moją najważniejszą rolą w życiu jest rola matki. Skoro twoje dochody tak drastycznie spadły, to może teraz zetknij ją ze swojego biureczka, usiądź przy nim i zacznij zarabiać pieniądze. Jak ja cię. Jest aktorką o ogromnym dźwięku, o dużej urodzie, co na pewno nie przeszkadza w tym zawodzie, a jednocześnie jest bardzo utalentowana, ale też jest cudowny odzew publiczności. No, po prostu Joanna jest lubiana i ceniona. No, ma oczywiście ma jedną wadę, mankament. No, to jest poważna sprawa. No, ona ma męża. No. Słuchajcie, to jest ten dzień, ale jestem podniecona. Cześć, kochanie. Znalazłam pierścionek zaręczynowy dla siebie. Złoto? Kiedy zrobisz złoto? 7900. 7900? Przecież ty to zgubisz. Słuchajcie, im jestem starsza, tym jestem większą sroką. Jak byłam młoda, to nienawidziłam biżuterii, a teraz wszystko mi się podoba.